Tak, naprawdę ciekawa akcja prawą stroną boiska. Tillemans, wysokość pola karnego, dośrodkowanie, a idzie się do Wardy, mamy bramkę! 1-0, ależ kapitalnie to rozegrali! Luke Thomas z najbliższej odległości pakuje piłkę do siatki, no i Lisy wychodzą na prowadzenie. Miał bardzo dużo zadłużonego miejsca na to wykończenie Luke Thomas. Za chwilę, sekunda po sekundzie opowiem, co się zadziało złego w drużynie United, a działo się bardzo dużo złego. Bardzo wysoko wyszedł z własnej strefy Tuanzebe. To było kluczowe, dlatego że Tuanzebe podszedł na wysokość 40 metra, tylko że stoper jak wychodzi wysoko, musi iść do końca. Musiał sytuację asekurować Bailey, natomiast potem jednak zabrakło tego piłkarza na asekurację prawej strony, bo bardzo niewdzięczna rola Brandona Williamsa, bo to był piłkarz, który musiał jednocześnie ubezpieczyć i środek, a także prawą stronę. Za bardzo nie wiedział, w którą stronę ruszyć, został bliżej środka, więc miał odkrytą prawą stronę na to kopnięcie Luke Thomas. Ale musimy grać lepiej, teraz są jednak blisko pola karnego. No są blisko pola karnego, prawa strona boiska, Diallo, nawet na jego wysokości wycofanie na 16 metr, będzie okazja, ostry kąt, uderzenie, gol! Gol, gol! 1-1! Mason Greenwood, coś z niczego, to teraz rozegrały czerwone diabły. Był bardzo mocno w bramce wyciągnięty Kasper Schmeichel, nie zdołał jednak obronić tego strzału. Jedno bardzo długie podanie wystarczyło do tego, żeby uruchomić Diallo, ale myślę, że na pewno powinien dużo lepiej zachować się na lewej stronie Luke Thomas, dlatego że spokojnie mógł dojść do piłki. Mamy takie wrażenie, że w momencie, kiedy piłka była zagrywana ze środka bardzo mocno na 60-70 metrów, to nawet miał przewagę w odległości nad Diallo. Tymczasem Diallo bardzo szybko się zerwał, a tymczasem bardzo powoli zbierał się Luke Thomas i wyprzedził Luka Thomasa Diallo, wygrał przybitkę, no i potem zagranie do środka, bardzo duże dziury w strefie środka obrony piłkarzy Leicester i też kopnięcie po ziemi, więc mamy wyrównanie. Tak jest, tak więc być może wreszcie stał fragment gry, który zaprocentuje nam ciekawą sytuacją. Dośrodkowanie! Gol! Gol! 2-1 na prowadzeniu Leicester. Czekali, czekali, cierpliwie rozgrywali, ale teraz wzorcowe rozegranie stałego fragmentu gry. Wygrany pojedynek w powietrzu przez tego Sojusu, przez tego Turka, który mozolnie ciężko pracował w defensywie. No i można powiedzieć, że każda praca przynosi kołacze, tym razem w postaci zdobytej bramki. Rozkładał ręce Marcus Rashford, ale to Marcus Rashford odpowiadał w pierwszej fazie akcji za reprezentanta Turcji. Potem jeszcze próbował korygować błąd Nemanja Matića, ale przeskoczył o głowę Serba reprezentant Turcji, ale dla mnie kompletnie niezrozumiałe zachowanie Marcusa Rashforda, dlatego że on po prostu musi w polu karnym do końca pilnować Czaglara Sojunczu. Chyba liczył Rashford, że szybciej przejmie krycie Nemanja Matića, ale jednak w takich sytuacjach piłkarz musi być skoncentrowany do końca, musi pilnować rywala, ale też sprawdziło się to, że nie powinno się dokonywać zmian przed rzutem rożnym, bo dokonał zmiany trener Ole Gunnar Solskjaer, pojawił się Rashford i po prostu Rashford był w tym kryciu zagubiony. Ta zmiana też wywołała bardzo duże zamieszanie w szeregach defensywnych United, w tym kryciu Czaglara Sojunczu. Bardzo dobrze wyskoczył do głowy Turek i to jest jego pierwsza bramka w tym sezonie, a druga w ogóle w Premier League.